zresztą drugi odcinek serii, który czekamy sobie na święta. Zanim jednak otworzymy sobie tutaj to okienko numer 2, to chcę wam coś pokazać. Mianowicie spójrzcie tylko na to, zobaczcie ile jest aktualnie śniegu. I cały czas pada, moi drodzy, normalnie trzeba będzie pójść odśnieżać, bo naprawdę tego jest mega, mega dużo. Ale czy tyle będzie, moi drodzy, finalnie święta? No mam nadzieję, że tak. Tak więc otwórzmy sobie teraz już okienko numer 2 i ono jest tak, jak wam pokazywałem wczoraj tutaj. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to polecam sobie zobaczyć. Otwieramy w ogóle cała ta sceneria, to jest w ogóle jakiś świąteczny jarmark, także bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę mega klimatyczna, świąteczna atmosfera jarmarku. O, zoomik to złapał? Złapał, okej, fajnie, super, super, super. No i co, moi drodzy, otwieramy. Co my tutaj dzisiaj mamy? Czy ktoś z was zgadł po wczorajszym odcinku, co może być? Ja powiem wam, że póki co nie mam pojęcia, co tu jest. Zobaczmy sobie, co to może być, bo naprawdę nie mam tutaj pojęcia. A, już widać, okej, okay, już wiem. Logo, moi drodzy, tabliczka wskazująca znak do, moi drodzy, bieguna północnego, gdzie mieszka Mikołaj, okej. Dobra, widzowie, czyli to nas zaprowadzi do bieguna północnego, tam gdzie Mikołaj mieszka, okej, spoczko, to teraz pora to sobie, moi drodzy, złożyć. Okej, no to co, otwieramy. Mamy nasze elemenciki, ojojoj, nie uciekaj mi tutaj proszę. I tak, to jest nasza na pewno podstawka. I teraz tak, ten elemencik ma iść z tego, co widzę tutaj. Ten, moi drodzy, ma być tutaj. Mam nadzieję, że to widać, widzowie, w kamerze, ale wydaje mi się, że tak. Także to jest nasz, moi drodzy, elemencik numer 1. Okej, teraz tutaj jeszcze dajemy na to czerwony elemencik. Teraz biały. Teraz dajemy tutaj to. Następnie to przyczepiamy sobie tutaj właśnie do tego, moi drodzy, elementu, ok, i mamy już, moi drodzy, nasze logo, nasz znak, moi drodzy, tabliczkę wskazującą prawie gotową. Fajnie byłoby, jakby kamera złapała zooma, ok, dziękuję kamero. Tak to się póki co, moi drodzy, prezentuje. I ostatni jeszcze element, cichy dosłownie, a mianowicie dosłownie tylko ten element na górze jeszcze trzeba dać. I to w sumie wszystko, to jest część zapasowa, a to jest, moi drodzy, nasz finalny efekt. I takie coś, moi drodzy, dzisiaj było w okienku numer 2. Ciekawi mnie w takim razie, co będzie jutro i kiedy będziemy mieli jakąś figurkę, moi drodzy. Kto wie, być może to będzie jutro. Teraz jeszcze musimy wybrać miejsce, gdzie ten znak postawić i wydaje mi się, że skoro tutaj jest jakieś mieszkanie i tutaj jest jakieś mieszkanie, czy przynajmniej jakieś pomieszczenie w środku jakiegoś budynku, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie, aby ten znak stał tutaj, bo tu są jakieś kroki i tu się kończy nasza wioska, nasze miasto. I tam być może gdzieś daleko, daleko, za górami, za lasami znajduje się biegun północny, a w nim właśnie święty Mikołaj. Także jeżeli chodzi o dzień drugi, to jest to już wszystko i dajcie znać, gdzie tutaj, moi drodzy, w tym kalendarzu adwentowym jest okienko numer 3, bo ja już je widzę. I zobaczmy, kto jest tutaj najbardziej spostrzegawczy i czy jesteście w stanie powiedzieć mi, gdzie dokładnie znajduje się okienko numer 3. Hej, hej, widzowie, przybywam od świętego Mikołaja z bieguna północnego i chcę powiedzieć wam, abyście byli grzeczni, żebyście mogli otrzymać wasze prezenty, także pamiętajcie o tym i koniecznie nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapeczki w górę na kanale MyrKuba14, bo Mr. Kuba naprawdę będzie się z tego cieszył. No, to tyle ode mnie, ja wracam na biegun północny, a kolejny odcinek z serii świątecznej już jutro, 3 grudnia, z otwierania okienka numer 3. Trzymajcie się i paść!